W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o możliwym potruciu tlenkiem węgla w jednym z mieszkań przy ulicy 1 listopada w Bielawie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej ratownicy stwierdzili starszą osobę na zewnątrz budynku, wdrożyli procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo w międzyczasie zostało sprawdzone mieszkanie pod kątem obecności tlenku węgla. Z uwagi na to, że mieszkanie było przewietrzone przed naszym przejazdem, urządzenia nasze nie stwierdziły obecności tlenku węgla. Niemniej jednak przypuszczaliśmy, że mogło dojść do podtrucia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG działania zostały poszerzone o sprawdzenie mieszkań przyległych do mieszkania numer 2, w którym miało miejsce zdarzenie. Nie stwierdziliśmy obecności tlenku węgla, nikt więcej nie potrzebował pomocy medycznej. Piec wygaszono, na miejsce przybył zarządca, policja oraz pogotowie, które kontynuowały działania na miejscu zdarzenia. Siły i środki, jakie brały udział w zdarzeniu, to dwa zastępy JRG Dzierżoniów, jeden zastęp OSP Bielawa.